Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jak mój poprzedni kolega, który przemawiał przed chwilą, chciałbym również zabrać głos z tych ziem poszkodowanych z Podkarpacia. Dokładnie pochodzę z miejscowości Wiązownica, która 17 kwietnia 1945 roku została w całości spalona przez bandę UPA, przez oddział Mesniki. A Mesniki to inaczej mściciele. Nie rozumiem decyzji Platformy Obywatelskiej, dlaczego tak się upieracie przy tej nazwie, że może to było, może to nie było ludobójstwo. To było ludobójstwo. Dom moich rodziców, w których mieszkali, został spalony i cała wieś. Ksiądz Miś bronił tej miejscowości. Gdyby nie na odsiecz przyszła miejscowość Piwoda i inne miejscowości okoliczne, Szówska, tej miejscowości byśmy nie ratowali. Ja wiem, że na tej sali jest poseł, którego ojciec działał w tej bandzie Mesniki, mściciele. Dlatego bardzo proszę, panie premierze, nie słuchać tego człowieka. Bardzo proszę o podjęcie decyzji, śmiałej i odważnej. To było ludobójstwo. Dziękuję bardzo.